audycja powstała przy współpracy Lasów Państwowych. Teraz w sygnałach 3 minuty o wilkach, które jeszcze 20 lat temu żyły głównie w lasach na wschodzie Polski. Za to po drugiej stronie Wisły, mimo odpowiednich warunków bytowania, pojawiało się ich zdecydowanie mniej. Najczęściej zresztą ginęły z rąk a to myśliwych, a to kłusowników. No ale po objęciu gatunku ochroną ich populacja na zachodzie kraju zaczęła się odbudowywać. Zdaniem specjalistów dzisiaj wilków żyje około 700 na terenie całego kraju. Nadal najwięcej w południowej i we wschodniej części Polski. W ochronę wilków włączają się także leśnicy, którzy pracują nad projektem ochrony wilka w centralnej i wschodniej Polsce na obszarach leśnych. O szczegółach Dorota Świerczyńska. W Polsce żyje około 700 wilków, najwięcej w południowej i wschodniej części kraju. Zdaniem profesora Henryka Okarmy z Polskiej Akademii Nauk, liczebność wilka jest stabilna. Są prowadzone takie różnego rodzaju szacowania, monitoringi, niekompletne niestety ostatnio, które kilka lat temu dawały nam wielkość 500-600 osobników. Ja myślę, że ta populacja delikatnie wzrosła i może teraz być 600-700. Taka jedna watacha wilków potrzebuje na przykład obszar między 200 a może 400 km kwadratowych. Także to są naprawdę olbrzymie tereny i oczywiście wilki ostatnio nam się pojawiają. Pojawiają w dużo mniejszych kompleksach leśnych również. Wilk jest drapieżnikiem, który dziennie potrzebuje około 1,5 kg pokarmu. Duży wilk z ras północnych może zjeść jednorazowo nawet 6 kg mięsa, dodaje Wojciech Fonder, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Zmniejsza się po głowie głównie jelenia, sarny, również i dzika, bo to są główne te gatunki, którymi wilk się żywi. Również czasami atakuje łosie, które się rozprzestrzeniły teraz w Polsce i ich populacja się zwiększyła. W lubelskich lasach żyje około 120 osobników. Andrzej Tyrawski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie podkreśla, że to ssak piękny i bardzo potrzebny. Jest jakby regulatorem stanu zwierzyny, która po prostu jest schorowana. Nie ma tam wśród zwierzyny możliwości leczenia czy ingerencji weterynarzy, a osłabione sztuki są przez te wilki eliminowane. Specjaliści są zgodni. Wilk robi szkody. Nie w lesie, ale na pastwisku. Dlatego musimy nauczyć się żyć w symbiozie z wilkiem, dodaje profesor Henryk Okarma. Wilka nie możemy ogrodzić, podobnie jak nie możemy ogrodzić człowieka. My jesteśmy jakby skazani na bytowanie razem. Tak samo nie można wilki zamknąć w parku narodowym, bo w takim polskim przeciętnym parku narodowym zmieści się nam pół jednego wilka. Wilk musi żyć w normalnych lasach gospodarczych, w normalnej przestrzeni, którą użytkuje człowiek. Trzeba ludziom wytłumaczyć, dlaczego ten wilk powinien być, prawda? Tu jest wiele pól konfliktów, które trzeba w jakiś sposób próbować poukładać. Wilk jest gatunkiem priorytetowym w świetle dyrektywy siedliskowej, co oznacza, że znaczący procent jego siedlisk powinien być objęty ochroną w ramach Krajowej Sieci Obszarów Natura 2000. Ponadto leśnicy pracują nad projektem ochrony wilka w centralnej i wschodniej Polsce na obszarach leśnych Wolf Life Plus. Wojciech Fonder wyjaśnia, że leśnicy chcą poprawić warunki bytowania wilka w lasach i jego bazę żerową. I to by głównie polegało na tym, żeby zwierzyny, której w lesie jest określona ilość, było jeszcze więcej. Bo wtedy to on będzie miał łatwo do tego stołu się dobrać, a ubytki, które w tej zwierzynie będą o tyle zmniejszały populację, że jeszcze starczy dla gospodarki łowieckiej. Poprawa bytowania to jest to, że komfort jego życia, żeby się poprawił, trzeba wtedy świadomie działać, żeby nie było tam penetracji zbyt dużej. Turystyka raczej to nie jest wskazana w takich miejscach, gdzie wilk ma ostoję. No i oczywiście olbrzymia akcja edukacyjna i informacyjna o tym, jakie to jest zwierzę, jak się zachowuje. Wilk należy do gatunków bardzo czułych na wszelkie zmiany w środowisku życia, a rozwijające się miasta oraz postęp cywilizacyjny ograniczają powierzchnię lasów, przyczyniając się jednocześnie do izolacji siedlisk bytowania wilków oraz zanikania ich naturalnych ostoi. Audycja powstała przy współpracy Lasów Państwowych.